Cześć, witam Was Energik w kolejnym właściwie takim jubileuszowym pogadajmy, ponieważ jubileuszowym z jednej strony, ponieważ jest on nagrany na 30 tysięcy widzów. Pogadajmy nie jest numerowane, ponieważ będzie to należało do specjali. Tutaj opowiem Wam troszkę o mojej przygodzie z YouTube'em. Także dla wielu może się wydawać to nudne, także możecie sobie ten filmik darować. Słuchajcie, gdy zacząłem zastanawiać się właściwie nad stworzeniem własnego kanału, było to naprawdę wiele, wiele lat wcześniej niż powstał pierwszy filmik i takie początki kanału, kiedy chciałem zacząć tworzyć filmy, to myślę, że to było gdzieś w latach, gdy zaczął działać YouTube. Może rok po tym, jak zaczął działać YouTube i on stał się troszkę bardziej znany. W tamtym czasie miałem plan na stworzenie kanału zupełnie innego. Chciałem stworzyć kanał taki typowo vlogerski, gdzie opowiadałbym historię z mojej pracy, ponieważ wtedy pracowałem w takiej dosyć, jako grafik, w takiej firmie, gdzie działy się po prostu rzeczy niestworzone. I chciałem o tym opowiadać. Oczywiście, żeby nie było widać mojej twarzy, to sobie tak planowałem, że będę w jakimś turbanie czy w jakimś Arafacie, tak tylko, że oczy widać. I opowiadałbym w śmieszny sposób o tamtych właśnie czasach, gdy w tamtej pracy. No ale oczywiście to się rozmyło. Z czasem były inne plany, zmieniłem pracę, także później to jakoś to upadło. I właściwie ten pomysł z YouTube'em jakoś tak cały czas nosiłem w głowie. On gdzieś tam z tyłu, gdzieś tam od czasu do czasu się przebijał. Miałem pewne przebłyski, żeby zrobić to czy tamto. Jednakże nigdy jakoś nie cisnąłem tego tematu. No i w końcu nadarzyła się okazja, gdy dostałem do testów komputer HP Z820. On miał być recenzja tego komputera, miała być na stronę internetową zamieszczona na stronie internetowej. Jednak zapytali się mnie, czy nie chciałbym zrobić wideo recenzji i nie zamieścić jej na YouTube'a. I ja wtedy mówię, ok, w porządku, nie ma problemu, spróbujemy. I to był taki pierwszy film, który nagrałem na YouTube'a i który zamieściłem na swoim kanale. Potem przez chwilkę nie miałem za bardzo pomysłu, co z tym kanałem YouTube zrobić. Początkowo myślałem, że skoro zrobiłem tą recenzję tego sprzętu, może będę recenzował te sprzęty, ale szybko zweryfikowało to życie, że tak naprawdę tych sprzętów musiałbym te sprzęty kupować sam, bo nikt nie zaufa gościowi, co ma jeden film na YouTubie. I to był dosyć taki moment, kiedy myślałem, że po prostu mój kanał YouTube zatrzyma się na tym jednym filmie i to wszystko dalej nie pociągnę. I zacząłem oglądać innych YouTuberów, innych użytkowników YouTube, innych twórców, zobaczyć, co oni robią, w jaki sposób robią i jakie popełniają błędy i wyłapać z tego pewne takie pierwiastki, które chciałbym zamieścić na swoim kanale. No powiem szczerze, że nie szukałem tego, co chciałem znaleźć, ponieważ najbardziej mi chciałem coś związanego z grami, jednakże gameplaye nigdy mnie nie interesowały i gameplaye były takim elementem, z którego raczej chciałbym nie korzystać podczas działalności na YouTube. I oczywiście większość tych elementów, które znajdowałem, to YouTube i Minecraft, rzeczy, które do mnie całkowicie nie trafiały. Spotkałem się z paroma vlogami, czyli takimi typowymi opowiastkami. Jednakże niektóre z nich w ogóle do mnie nie przemawiały. Filmy były maksymalnie pocięte, nie widać było tej naturalności w tych vlogach, gdzie osoba faktycznie nagrywała jedno ujęcie, nie wiem, 30 razy i potem wycięła najlepsze, to zupełnie mi to nie odpowiadało. I były to elementy, których nie chciałem w swoich vlogach. No i postanowiłem zrobić, właściwie szukałem swego czasu kanału o grach w big boxach, ponieważ ten temat mnie bardzo interesuje, a nie ma tego za dużo na scenie YouTube'owej, właściwie nie ma prawie w ogóle. I takiego kanału nie znalazłem. Troszkę taką serię prowadził Royo, jednakże Royo nie opowiadał o grach bigboxowych. On miał po prostu parę tych bigboxów, które pokazywał na swoich łamach, ale nie było tego dużo i nie było tej wartości merytorycznej, która mnie interesowała najbardziej, czyli co tam się w tym pudełku znajduje. Głównie chciałem tych informacji, ponieważ chciałem porównać, czy wydanie, które mam na przykład bigboxa, to jest wydanie premierowe i czy mam kompletne to wydanie. No w każdym razie filmy Roya nostalgicznie przez gry, o ile dobrze pamiętam, nie spełniały tego warunku. Więc postanowiłem samemu coś takiego zrobić i zacząłem od filmów, które są cały czas na YouTubie. Od To było grane, które nagrywałem przy stole w kuchni.
wtedy jeszcze pisałem scenariusz na kartce, uczyłem się tego na pamięć, żeby wiedzieć, co powiedzieć, albo czytałem z tej kartki i było to takie sztywne, trochę tam siedziałem, ja miał kij w dupie, ale to były takie momenty, kiedy zacząłem się otrzaskiwać z kamerą i z mówieniem do kamery. I takim takim filmem przełomowym, który zmienił całkowicie postrzeganie mojego YouTube'a i tak wyciągnął ten kołek z dupy, był film o edycjach kolekcjonerskich, gdzie postanowiłem już nie nagrywać tego przy stole na poważnie, ale usiąść, rozwalić się na kanapie i po prostu mówić, nie pisać scenariusza, nie myśleć wcześniej przed filmem, co będę chciał powiedzieć, tylko po prostu usiąść i zacząć o tym opowiadać. I to był taki pierwszy film, taki, który zmienił postrzeganie mojego YouTube'a i zacząłem właśnie troszkę bardziej już, po prostu przestałem się przygotowywać do tych filmów, dzięki temu wychodzi to trochę naturalnie. Jasne, zdarzają się czasami błędy językowe, czasami merytoryczne. Nie wynika to z tego, że jestem ignorantem, wynika to z tego, że po prostu ja nie przygotowuję się do swoich filmów, tak? I to tyle. No. W każdym razie filmy zaczęły się pojawiać troszkę częściej. Oprócz właśnie serii tej, To było grane, gdzie pokazywała się gry w beatboxach, chciałem rozwinąć troszkę serię w jakimś innym kierunku i to był doskonały pomysł stworzyć serię Pogadajmy, gdzie mógłbym być bardzo elastyczny, ponieważ nie musiało być to całkowicie związane z grami. Mogłem mówić cokolwiek innego i nie musiało to być o grach. I myślę, że to był strzał w dziesiątkę. Jest to taka seria, jedna z moich chyba ulubionych, gdzie bez krępowania, bez jakichś ciśnienia mogę stworzyć w jednym odcinku serię o edycjach kolekcjonerskich, a w drugim, nie wiem, opowiedzieć wam o serialu South Park czy coś zupełnie innego, czy o komiksach. I takie elementy właśnie były bardzo fajne. To podobała mi się ta wolność, cały czas tej serii mi się podoba ta wolność o tym, że mogę opowiadać całkowicie o czymkolwiek i tyle, no i bez skrępowania, tak? Wróćmy jeszcze na chwilkę, gdy zacząłem oglądać te kanały YouTube'owe i zacząłem przeglądać te wszystkie fora właściwie, bo wtedy też zacząłem przeglądać fora, właściwie tylko znałem jedno forum, letsplay.pl. Czytałem mnóstwo tamtych postów, większość osób tam pytała się, tak, co zrobić, żeby uzyskać sławę. Patrząc na to z perspektywy dzisiejszej i dzisiejszych postów na Let's Play, nadal te posty się pojawiają. Co zrobić, żeby uzyskać sławę na YouTubie, czyli co nagrywać, żeby być sławnym? To jest niesamowite, jak ludzie nie mają własnej inwencji. Powiem wam szczerze, że oprócz Let's Play jest taką formą YouTube'ową według mnie najprostszą, nie wymagającą absolutnie żadnego wysiłku. Natomiast zastanawia mnie, dlaczego ludzie tak mają mało pomysłów. Ja wam powiem szczerze, że tak pomysłów na różne serie mam jeszcze chyba ze 20 i czasami to czuję, że mi czacha eksploduje od tych wszystkich elementów, które chciałbym zamieścić na YouTubie, ale też muszę się powstrzymywać. A ludzie mają problem z czym zacząć, z czym w ogóle zacząć. I to był też pewien element, który w tamtym czasie bardzo był dla mnie znaczący. Nie chciałem, znaczy przede wszystkim musiałem sobie odpowiedzieć na jedno proste pytanie. Nie co nagrywać, ale dlaczego chcę to nagrywać. Dlaczego chcę pokazywać te big boxy? Dlaczego chcę pokazywać kolekcję starych gier? Jaką wartość dodaną wniosę do YouTube'a? Tak? Ponieważ Let's Play nie ma żadnej wartości. To jest oglądanie, jak ktoś przechodzi grę i to nie ma żadnej, absolutnie żadnej wartości. No, czasami oczywiście zdarzają się Let's Play'e, które mają jakieś wartość merytoryczną i to są te rzadziej spotykane Let's Play, między innymi Jakubek120 robił coś takiego, nie wiem czy jeszcze robi. Natomiast chciałem raczej nieść tą wartość merytoryczną i no żeby te filmy, żebyście z tych filmów coś wynosili, tak? Jeżeli to nie są jakieś rzeczy związane z technikaliami, to niech to będą jakieś rzeczy z życia, ciekawostki, które może kogoś zainteresują, może kogoś rozśmieszą i to był główny cel moich filmów na YouTubie i tym celem właściwie zacząłem się. Był on wyznacznikiem przez, właściwie do tej pory jest ten wyznacznik. Jednym z elementów, które postawiłem sobie za punkt honoru, miały być to filmy, które sam bym chętnie oglądał. Nie mogły to być filmy, które bym nagrał na siłę, ale potem bym nie chciał ich oglądać. Dlatego nie ma w ogóle Minecrafta i nie ma w ogóle Let's Play'ów. Znaczy, nie ma w ogóle. Jest parę Let's Play'ów, próbowałem tego, ale nie sprawiało mi to fanu. Cyniczny Brutal powiedział, że powinienem głównie się zająć tymi Let's Play'ami. Pewnie jakbym to robił, to dzisiaj byśmy, nie wiem, świętowali 100 tysięcy widzów albo i więcej. Natomiast Let's Play'e jakoś zupełnie mnie nie bawiły, a dla mnie ideą YouTube'a jest to, że
nagrywanie filmów ma mi sprawiać radochę i przyjemność, a nie być pewnego rodzaju obowiązkiem, który mnie po prostu męczy i nie bawi. Tak? To nie jest moja praca, tylko to ma być moje hobby i moja taka odskocznia od rzeczywistości. I to był też kolejny element, który sobie postawiłem. No i słuchajcie, gdy pojawił się ten pierwszy film, moim pierwszym subskrybentem był DJ Vitax. 12 lipca chyba mnie zasubskrybował. Pamiętam tą datę, bo chodziłem dumny jak paw, że ktoś nareszcie mnie zasubskrybował. No i potem oczywiście tych subskrypcji zaczęło się powoli to rozpędzać. Pamiętam, że mając w swoich ulubionych, oglądanych kanałach wielu takich youtuberów, których lubiłem, Bartek GM, potem Bananowy Janek, ale to za chwilę, Cyniczny Brutal, później jeszcze doszedł Demyśliciel i tak dalej, Jakubek 120 później. Mając tych youtuberów, patrzyłem na liczbę ich subskrypcji i wydawało mi się, że osiągnięcie tej liczby, tych subskrybentów jest dla mnie całkowicie nierealne. Całkowicie nierealne. I tak na przykład pamiętam, że dosyć wcześnie się zaprzyjaźniłem z Cynicznym Brutalem, no i patrzę na jego kanał i ma 8 tysięcy. Ja mówię, nie, to jest w ogóle niemożliwe. Zwłaszcza, że ja tam po naprawdę długim okresie czasu miałem, nie wiem, jakieś 100 widzów czy 200. Także uzyskanie 8 tysięcy widzów w mojej opinii było dla mnie nierealne. Zwłaszcza, że ta przepaść pomiędzy nami się cały czas rosła, bo Brutal, ponieważ miał więcej widzów, zyskiwał ich więcej, a ja miałem mniej, więc mi tam wpadały 2-3 subskrypcje dziennie, czasami jedna albo w ogóle. Także tutaj muszę przyznać, że był taki negatywny aspekt w moim celu, że często się zastanawiam, po co ja w ogóle to robię, przecież nigdy nie będę tak sławny jak moi ulubieni tam youtuberzy, których oglądam. No i muszę przyznać, że jednak jestem gościem, który jak się zaweźmy za pewien temat, to ciśnie to po prostu do bólu, ale też jest niebezpieczeństwo, ponieważ w pewnym momencie, pewnie i na YouTubie, stwierdzę, że już osiągnąłem wszystko, co chciałem osiągnąć i po prostu przestanę to robić, bo ja tak niestety jestem, że jak osiągnę pewien cel, który sobie założyłem, czy też stwierdzę, że już lepiej być nie może, to po prostu przestaję to robić i przenoszę moje zainteresowanie na coś innego. W każdym razie YouTube też otworzył mi drogę właśnie do wielu fajnych osób, które poznałem. Tutaj wymienię chociażby właśnie Cynicznego Brutala, Bananowego Janka, Myśliciela, Jakubka 120, Bartka GM, z którymi nadal utrzymuję kontakt. Nadal rozmawiamy sobie na Skype od czasu do czasu. Troszkę myślimy nad przyszłością. A Zergotil 1 jeszcze nie powiedziałem. Myślimy nad przyszłością naszych kanałów, biadolimy nad rzeczywistością YouTube'a i tak dalej, i tak dalej. No ale są to takie przyjaźnie YouTube'owe, które są bardzo przyjemne, ponieważ rzadko kiedy poruszamy się w temacie takim bardziej osobistym, bardziej działamy właśnie w tym, rozmawiamy w tych tematach YouTube'owych. Mi to odpowiada, powiem szczerze, bo no mówię, to są przyjaźnie YouTube'owe i one właściwie są jakby przyklejone do danej działalności. Oczywiście nie twierdzę, że nie można tych znajomości rozszerzyć, bo można się spotkać oczywiście, tak jak spotkałem się face to face z Bananowym Jankiem u niego w domu, jak z Cynicznym Brutalem, kiedy przyjechał do Łodzi. Było bardzo miło pogadać, pogawędzić. Właściwie Brutal był u mnie w domu, to jednego live'a,żeśmy wspólnie nagrali. Było ogólnie bardzo przyjemnie poznać tych ludzi spoza, że tak powiem, tego YouTube'a. I to faktycznie często są ludzie bardzo fajni w rozmowie i ogólnie fantastyczni. I to jest też taka wartość dodana do YouTube'a, gdzie poznaje się po prostu fajne osoby, z którymi można się w jakiś sposób zaprzyjaźnić. No i słuchajcie, gdy poznałem właśnie Cynicznego Brutala, on na swoim kanale stworzył jeden filmik, gdzie polecał kanały, polecił między innymi mnie i polecił Bananowego Janka. No i wtedy zaczęło się troszkę bardziej to rozwijać. Nie mogę powiedzieć, że było to w ogóle masakra, ale powoli zaczęły te suby lecieć i powoli zaczęła budować się jakby ta rzesza fanów, widzów, czyli was. Nie było tego dużo, faktycznie do pierwszego tysiąca zajęło sporo czasu, żeby dojść. Pamiętam, że pierwszy tysiąc to było naprawdę dla mnie ogromne przeżycie. Pierwszy tysiąc subskrypcji i było to dla mnie coś naprawdę wow. I wtedy nie wierzyłem, przypominałem właśnie sobie te czasy, kiedy miałem tych 100 subskrypcji, czy tam 10, że nagle 1000, że nagle powiększyło się to aż o tyle. I to jest chyba dzięki właśnie
pomocy tych youtuberów Cynicznego Brutala, którzy do pewnego momentu mi pomagali, czy też Bananowego Janka. Nie chodzi o to, że teraz nie pomagałem, tylko była to pomoc, która niosła ze sobą jakby wymierne korzyści, tak? Teraz to ja pomagam innym. Także faktycznie chciałem podziękować tutaj osobom właśnie Bananowemu Jankowi, Cynicznemu Brutalowi, którzy Jakubkowi, którzy starali się jakoś mnie wypromować. Później oczywiście pojawiły się te nowe serie, kolejne serie, które dodawałem na kanał, które rozszerzały troszkę działalność mojego kanału, jednakże zawsze opierały się w pewien sposób na grach. Później stworzyłem, później już o wiele, wiele później, serię poza grami, gdzie chciałem po prostu pogadać o czymś innym niż o grach i o takiej kulturze geekowskiej, że tak powiem, i to też jest taki dla mnie filtr, gdzie mogę po prostu porozmawiać o czymkolwiek, tylko nie o grach. Seria Odchamiamy się o książkach. Książki też dosyć dużo czytam. Wiem, że książka dzisiaj też jest takim wymierającym gatunkiem. Ludzie nie chcą czytać. Też była pewną taką moją cegiełką do rozwijania tej kultury w Polsce. I tak ta seria nie cieszy się prawie w ogóle najmniejszą popularnością. Ale mimo wszystko robię to dla tych paru osób, które no jednak to oglądają i które tam po tą książkę sięgną. I to jest też element, który starałem się, tak jak mówię, na moim kanale zamieścić, czyli różnorodność, czyli stworzyć serię, gdzie każdy będzie mógł jakąś ulubioną swoją serię mieć i będzie ją oglądać, tak? Niekoniecznie to musi być o grach, może być to o czymkolwiek innym. No i oczywiście przejdźmy tutaj do najbardziej znanej serii, czyli Zagrajmy w Krapa, ponieważ wiele tutaj mitów się pojawiło. Pierwsze takie recenzje krapów widziałem oczywiście u Angry Video Nerda, którego może nie byłem wielkim fanem, ale kojarzyłem filmy z YouTube'a i oglądałem je z ciekawością. I przez długi okres czasu nie myślałem, że coś takiego może zaistnieć na rynku polskim. Jeszcze wtedy nie znałem Bartka. Wydawało mi się dziwne stworzenie filmu o czymś takim w języku polskim. Wydawało mi się, że to nie będzie ze sobą grało. I w tamtym czasie, gdy Brutal polecił mój film, polecił też Bananowego Janka. Wszedłem na jego kanał i obejrzałem recenzję, pamiętam jego pierwszy film, jaki obejrzałem, to recenzja Fantastycznej Czwórki. I wydawało mi się to naprawdę fantastycznie zmontowane i zobaczyłem, że można coś takiego zrobić. Jednak u Bananowego Janka brakowało mi jednej rzeczy, ponieważ Janek zazwyczaj robi to na tej zasadzie, że nagrywa gameplay z gry, swój komentarz, czasami wstawia wstawki z osobą, która siedzi na kanapie i rzuca komentarz do kamery. Brakowało mi w tym wszystkim takiej amatorszczyzny pod kątem jakimś graficznym, ponieważ ja zawsze jakoś, nie wiem, czy się dobrze tutaj wypowiadam, w każdym razie chodziło mi o to, żeby dodać więcej efektów specjalnych, które byłyby takie liche, takie art bieda, które tak słabo by wyglądały, ale które by dodały ponownie do tych krapów czegoś nowego, czegoś, czego nie było na polskim YouTubie. I to był pewien taki element, który postanowiłem zawrzeć w swojej serii Zagrajmy w Krapa, którą nie chciałem robić tego tak dokładnie jak Bananowy Janek w ten sam sposób. Chciałem, żeby coś było w tym innego. Oczywiście recenzje krapów, czy na przykład recenzowaliśmy tą samą grę z Jankiem, one się w pewien sposób pokrywały. No trudno, żeby się nie pokrywały, bo w grze błędy są no, takie same, tak? Dla mnie i dla niego. W każdym razie zacząłem nagrywać te swoje rzeczy, dodając od siebie mnóstwo elementów, które troszkę różniły tą serię od Bananowego Janka i wiele osób dzisiaj uważa, że Bananowy Janek jest kopią mnie. Natomiast prawda jest troszkę odwrotna, to ja jestem kopią Bananowego Janka w pewien sposób, bo on był w sumie pierwszy, u niego pierwszy zobaczyłem tę serię, jednakże tak jak mówię, troszkę się to rozwinęło w zupełnie innym kierunku niż serię Bananowego Janka i myślę, że to jest pozytywne to, tak, że nie staram się kopiować. Zresztą tutaj jest też ciekawa kwestia, ponieważ kwestia kopiowania jednego z drugiego, zwłaszcza, że osób, które robią tego typu recenzje na internecie, na YouTubie jest, przynajmniej ja znam 4 osoby, które zajmują się krapami, więc kopiowanie, bardziej bym nazwał kopiowaniem tego, kto robi gameplay, na przykład, nie wiem, gameplay z jakiejś najnowszej gry, od razu wrzuca youtuberów, nie wiem, 40, czy tam 140, czy 1040. I to jest bardziej według mnie kopiowanie od siebie niż tworzenie materiału całkowicie autorskiego, nie
łączącego się często tylko i wyłącznie tytułem danej gry, a tak naprawdę merytorycznie, jak i zawartość, pod względem merytoryki i zawartości są to całkowicie różne materiały i stwierdzenie, że ktoś kogoś kopiuje, bo ocenia słabe gry, to jest tak jak stwierdzenie, że ktoś kogoś kopiuje, bo kupił Volkswagena Golfa, a ktoś inny też ma Volkswagena Golfa i w Polsce Volkswagenów Golfów są miliony i ta jedna osoba kopiuje, tak? No to jest głupota. W każdym razie, no tak zacząłem tą serię robić i to był taki koń pociągowy, który nagle ruszył tę lawinę subskrypcji. Powiem wam szczerze, że do dzisiaj ubolewam, do dzisiaj bardzo ubolewam nad tym, że ludzie znają mnie z tej serii właśnie najbardziej, z tej Zagrajmy w Krapa, a nie z tych pozostałych, ponieważ ta seria miała być takim dodatkiem, miała być dodatkiem do mojego kanału, a nie flagową serią. I ta flagowa seria przykleiła się do mnie automatycznie, z automatu. Ludzie zaczęli kojarzyć mnie z tej serii, z galer. I jest to rzecz, która najbardziej mnie chyba w tym wszystkim wkurza właśnie, bo wolałbym, żeby ludzie znali mnie z mojej serii, nie wiem, To było grane, czy Spogadajmy, niż z Zagrajmy w Krapa. I często spotykam się, bardzo często spotykam się z ludźmi, znaczy z ludźmi z komentarzami, czy też z ludźmi, którzy oglądali dwa moje filmy, oczywiście musiały to być Zagrajmy w Krapa, i twierdzą, że ja poza tym, nie wiem, często bluźnię albo nie umiem się wypowiedzieć na jakieś tematy. I to jest oczywiście ocena na podstawie dwóch filmów, często ludzi, którzy nie zgłębili tego kanału, nie zgłębili kanału, nie zobaczyli, co jeszcze nagrywam, jakie rzeczy jeszcze nagrywam. A szkoda, to jest właśnie najbardziej chyba bolesne, to jest to, że tak bardzo ludziom podobają się Zagrajmy w Krapa, a nie zwracają uwagi na inne filmy, i to mnie zawsze najbardziej bolało. No ale jest to, trudno nie oddać hołdu tej serii, ponieważ ona przyczyniła się do popularności, którą dzięki temu mamy tutaj 30 tysięcy widzów teraz, i która najbardziej jest takim koniem pociągowym tego kanału. I powiem szczerze, że często zastanawiałem się, czy nie rozwinąć tego w coś innego, znaczy, czy też nie rozwinąć tego Zagrajmy w Krapa w jakieś inne, w inny kierunek, żeby troszkę złagodzić jego wydźwięk, a bardziej tych ludzi, którzy przyszli dla Krapów, przenieść też na te inne filmy niż na Zagrajmy w Krapa. No ale jeszcze nie wymyśliłem, jak to zrobić, także jeszcze dosyć ostro nad tym, dosyć ostro knuję tutaj spisek, jak to zrobić. I prawdopodobnie mi się to nie uda, bo ciężko jest coś takiego wymyśleć. Słuchajcie, gdy jeszcze jedna rzecz na temat mojego kanału, ponieważ często też dostaję od Was maile, informacje, wiadomości, bardzo, bardzo miłe, kiedy ktoś pisze, że powinienem mieć 300 tysięcy widzów, a nie 30, że taki fajny kanał, że nie jestem szerzej znany. Wynika to też troszkę z tego, że jestem osobą, która zawsze idzie pod prąd. Nie jestem osobą, która zrobi coś, żeby mieć łatwiej, tylko jestem osobą, która zrobi coś, żeby mieć trudniej, żeby zawsze iść pod górę, syzyfową pracę ogarniać. I dlatego też, gdy robiłem ten kanał, moim głównym tym problemem było to, nie, może problemem, głównym założeniem, to nie robienie tych właśnie gameplay, nie robienie Minecrafta, żeby nie iść z tym całym mainstreamem, tak? I nie robienie let's play. Let's play, co prawda, pojawiły się w którymś okresie czasu, ale tak szybko jak się pojawiły, tak szybko zniknęły, ponieważ nie interesowało mnie to za bardzo. Aczkolwiek bardziej mnie interesują let's play'e w postaci filmu, który nagrałem z Another World i które chciałbym jeszcze kontynuować właśnie w tej formie. Natomiast let's play'e, które wywindowałyby mnie bardzo szybko na górę, no i oczywiście te Minecrafty, trzymałem się twardo, żeby tego nie robić. Po pierwsze, z jednej strony mnie to nie interesowało, a z drugiej nie chciałem też potem być w pewien sposób rozpoznawalny przez te let's play'e i dostawać maile, zagraj w to, zagraj w tamto. Kiedy 588 odcinek z Borderlands albo tego typu rzeczy. I te gameplaye, które prawdopodobnie by masakrycznie ułatwiły mi drogę na szczyt, po prostu je odrzuciłem. Odrzuciłem, bo nie były dla mnie zabawne. Ale muszę przyznać, że gdy tak się nad tym zastanowię, to w perspektywie czasu, i to nie takiego czasu tydzień, dwa, ale w perspektywie wielu, wielu lat, 10-15 lat, moje filmy i tak wygrywają. Dlaczego? Ponieważ moje filmy, tutaj taki mały narcystyczny komentarzyk, moje filmy są ponadczasowe. Nie chodzi mi o to, że one są tak dobre, że będą, nie wiem, na Oscarach, ale chodzi o to, że oglądając mój film dzisiaj, oglądając go za 20 lat,
On będzie tak samo świeży, on się nie zestarzeje. Informacje, które w nim są zawarte, nadal będą prawdziwe, nadal będą takie same. I dzięki temu wygrywam pod względem wyświetleń moich filmów dziennych. Bo ludzie oglądają nawet moje starsze filmy, nawet te pierwsze moje filmy, ponieważ ich wartość merytoryczna się nie zmieniła. Natomiast Let's Play jest pewnego rodzaju zjawiskiem, który jest bardzo popularny na początku, gdy gra wyjdzie. Weźmy, nie wiem, Watch Dogs na przykład. Tak, wychodzi Watch Dogs, wszyscy oglądają gameplay z Watch Doga, ale później ta krzywa zaczyna spadać, ponieważ ludzie tracą zainteresowanie. Let's Play też, Let's Player, taki zagrajmer jest typowy, jest przywiązany do tej serii, tak? Jak zaczął daną serię, no to musi ją skończyć, tak? Przy czym już pewnie ostatni odcinek tego Let's Playa to ogląda ułamek tego, co oglądały pierwsze osoby, tak? I Let's Play też jest tego typu filmem, który bardzo szybko traci ważność, ponieważ wyszedł Watch Dogs, wszyscy Watch Dogs, nabija tych wyświetleń w przeciągu tam 2 tygodni, ale za 2 tygodnie wychodzi nowa gra, wychodzi nowy Let's Play i ludzie przerzucają się automatycznie na ten nowy film, na ten nowy Let's Play, natomiast Watch Dogs zostaje odsunięty na tor dalszy, ale Let's Player, jeżeli jest oczywiście ogar i jest konsekwentny, nadal tworzy tą serię, pomimo że już coraz mniej ludzi ten film ogląda. Natomiast zauważyłem to w moich filmach, że ludzie oglądają to, bo te materiały się nie starzeją. Nie ma nic, tak jak na przykład odnośnie, nie wiem, pogadajmy na przykład odnośnie kolekcjonerek, tak? Ten temat będzie dzisiaj jest aktualny, za 20 lat będzie aktualny, bo ludzie będą włączać, zobaczyć, jak wyglądała kolekcjonerka. Także wydaje mi się, że pod tym kątem moje filmy w jakiś sposób wygrywają. I też to było takie założenie, które z początku może istnienie mojego kanału nie do końca jeszcze się wyklarowało, ale kombinowałem, co zrobić, żeby mój film był w pewien sposób właśnie ponadczasowy, żeby ludzie oglądali go nie tylko w pierwszym tygodniu, ale przez cały czas trwania kanału, żeby on był nie cały czas mega popularny, ale żeby ludzie go oglądali, tak? Takim filmem, który też szybko traci ważność, są oczywiście filmy na przykład z recenzjami sprzętu. To sam robiłem odnośnie na przykład mojej karty graficznej, gdzie uzyskałem bardzo dużo widzów, czy też bardzo dużo wyświetleń. No ale dzisiaj już tego filmu nikt nie ogląda, bo karta jest stara, ma już, nie wiem, ze 2 lata, także są nowe karty, ludzie nie chcą oglądać tych starych testów, także też są to takie filmy, które dosyć tracą na ważności. Podobnie jak wydaje mi się Let's Play, to oczywiście takie moje przemyślenia. Takie wiecie, opowieści z plecaka pana TikToka. No niemniej słuchajcie, dzisiaj celebruję 30 tysięcy widzów. Gdy zaczynałem kanał, nigdy w życiu bym nie pomyślał, że osiągnę taką liczbę. Co ciekawe, jeszcze niedawno oglądałem z zazdrością kanał Bartka i widziałem, że on już ma tam tych 28 tysięcy czy jakoś tak. A ostatnio Bartek napisał do mnie na Skype'ie, że już go przegoniłem z widzem. Ja powiem wam szczerze, że nawet nie śledzę tych subskrypcji, ile ja tego mam, bo to nie jest tak naprawdę ważne. Nie jest to tak naprawdę ważne, ile osób subskrybuje. Bardziej mnie ciekawi, ile osób to ogląda i ilu osobom się podoba ten film, niż to, ile osób subskrybuje, bo powiem wam szczerze, że zakładam, że 60-70% mojej subskrypcji to są właśnie krapy i one są właśnie dla tej jednej serii. Także dzisiaj 30 tysięcy widzów, nigdy bym nie pomyślał, że taka liczba w ogóle kiedykolwiek zaistnieje na moim kanale, ale widać, można w tych ciężkich czasach, gdy ciężko się wybić. Zresztą powiem wam szczerze tak, to jest też mit, że ciężko się wybić. Łatwo się wybić, jeśli masz pomysł na kanał i robisz coś fajnego. Jeżeli chcesz się wybić robiąc let's play'e, czy tam zagrajmy w coś, no to powodzenia. To po 2 latach będziesz miał 200 widzów i to będzie pewnie dla ciebie wielki sukces. Także też trzeba myśleć troszkę bardziej przyszłościowo i zastanowić się według mnie przed tym, zanim stworzysz kanał na YouTubie, co tak naprawdę chcesz robić i co tak naprawdę chcesz widzowi sprzedać, czy też przekazać jakieś informacje. No mam nadzieję, że kanał do tej pory nie przyniósł wam jakiejś... nie zawiódł was, może tak. Ja powiem wam sam, że patrząc na te moje filmy, które mam na kanale, jestem sam z nich dumny i mam takie przeświadczenie, że każdy z tych filmów jest unikalny. Każdy... w pewien sposób do każdego filmu musiałem podchodzić troszkę inaczej.
W odróżnieniu właśnie od Let's Play, gdzie mogę nagrać, nie wiem, cały gameplay, long playa z Far Cry'a za jednym zamachem, pociąć go na 20 części, ale to będzie, te filmy będą takie same w mojej ocenie, tak? One, let's play'e są takie same, to właściwie zmienia się co prawda gra, ale let's play w mojej opinii, nie potrafię tego wyrazić słowami, jest materiałem, który jest taką rutyną. Natomiast ja starałem się zawsze z tą rutyną walczyć, mam nadzieję, że to się udało. 40 parę odcinków Krapa, z których każdy ma inny pomysł na siebie, to też jest wyzwanie, zawsze stanowiło dla mnie ogromne wyzwanie. Czym zaskoczyć Was w kolejnym odcinku? Co stworzyć takiego, czego jeszcze nie było? I mam nadzieję, że to w jakiś sposób wychodzi. I tak właśnie myślę o moich filmach, że każdy jest w pewien sposób indywidualną, zamkniętą całością, która różni się od reszty. No i mam nadzieję, że ta tendencja jeszcze się utrzyma. Nie wiem, czy mi starczy sił i nerwów, żeby dalej nagrywać. Mam nadzieję, że tak. Słuchajcie, w tym momencie chciałbym Wam wszystkim podziękować, każdemu z tych 30 tysięcy osobno, za to, że zaufaliście mi, że zasubskrybowaliście mój kanał i za to, że jesteście ze mną i oglądacie te moje wypociny i pierdoły bez cięć. To jest też jednym z założeń mojego kanału było na początku. Tak jak i ten filmik, który jest nagrany z jednego ujęcia i który... Muszę przyznać, że w ogóle się do tego filmu nie przygotowywałem, ale jak wiem, co chcę powiedzieć, to nie muszę się przygotowywać. Także dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście ze mną. Mam nadzieję, że będzie Was coraz więcej, ale przede wszystkim mam nadzieję, że kolejne filmy, które będą pojawiać się na kanale, będą Was bawiły, ciekawiły i sprawiały Wam przyjemność w słuchaniu tego, co mam do powiedzenia, bo to jest główny cel mojego kanału. Nie robienie krapów, nie robienie... nie wiem, let's playów, czy tam czegoś tego typu, ale sprawianie tego, że słucha Wam się to przyjemnie, że sprawia Wam przyjemność słuchanie tego, o czym mówię, że prowadzicie dyskusję pod tym filmem na dany temat, to jest też bardzo miłe. Zawsze ten film pod względem merytorycznym, Wasze dyskusje, jeżeli są oczywiście na temat, rozwijają w pewien sposób, tworzą taką otoczkę tego tematu i to jest myślę super i to mnie najbardziej jara i przede wszystkim nadal pomimo 30 tysięcy widzów, jak widzicie, nic się nie zmieniło, nie ma profesjonalnych unboxingów, nie ma profesjonalnych recenzji, nadal pozostaje ten luźny klimat, ponieważ w tym momencie, gdy jest taki klimat i robię filmy jak robię, to mnie jeszcze bawi. Jakbym miał tutaj, nie wiem, jakiegoś wielkiego sponsora i musiałbym siedzieć w garniaku i robić mega recenzje w białych rękawiczkach, unboxingi, to by mnie nie bawiło, bo w tym nie ma tego szaleństwa, które zawsze, szaleństwa i pewnej dozy nieprzewidywalności w filmach. I to jest, wydaje mi się, mój największy fan z tego wszystkiego, że nigdy nie wiem, jak to się skończy, tak? Nigdy nie wiem, jak się potoczy to, może, nie wiem, spadnie mi coś na głowę albo coś. I taki filmik w takiej formie właśnie będzie na YouTubie. Okej, nie truję. Słuchajcie, jeszcze raz dziękuję Wam serdecznie za te 30 tysięcy subskrypcji, za zaufanie i za, mam nadzieję, za to, że jesteście ze mną, wspieracie mnie w różnych chwilach, że odpowiadacie na moje pytania konkursowe, że na moje jakieś wezwania do akcji, jak to się mówi na Facebooku. I to jest bardzo miłe i mam nadzieję, że nadal będziecie ze mną i moje kolejne filmy będą nas nadal bawić, tak jak i te wszystkie do tej pory. No może poza tym, bo tutaj trochę było ględzenia. No ale to tam trudno. Raz na 30 tysięcy można sobie pozwolić. To tyle. Pozdrawiam Was energii, trzymajcie się, do następnego. Cześć.